STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce. Troszeczkę z boku podajmy. Tak jest, brawo. Jedna osoba z pary, tak. Teraz biegamy tyłem po ósemce. Rozumiem jak? Tak. Zmiana partnera? Idziemy w przodu. W bok. Uciekamy w bok. Nie idziemy w obrońcę, tylko uciekamy w bok. Raz w jedną, raz w drugą. Po podaniu do mnie. Stop. Na podanie. Rzucamy bramkarzowi, bo to jest dla niego. Tylko i wyłącznie krótki ruch. Wiemy, co to jest krótki ruch? Idziemy. A, idziemy. Słuchajcie, jest taka różnica, że obrońca wychodzi, a wy robicie na nim zwrót. Chodzi o to, że jak on wychodzi, to uciekamy w bok. On może iść tylko do przodu. Tylko do przodu. Dwie nogi są, dobra. W bok. O, super, to super było. O to chodziło. Tutaj mamy grupę, która już miała styczność z piłką ręczną, która trenuje na co dzień chyba tutaj w szkole i w klubach, więc mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby ci zawodnicy, czy dzieci rzucały na bramkę, parę zabaw, no i żeby już jakby no, te obycie z boiskiem było dla nich lepsze, żeby wykorzystywali swoje atuty, tak? Bo jeden jest większy, drugi mniejszy, drugi wolniejszy, drugi szybszy, więc no, chodzi o to, żeby już wiedzieli, gdzie mają atakować, jakby, żeby rzucić bramkę. No, takie akcje mają na celu właśnie popularyzację tego sportu, żeby jak najwięcej dzieci uprawiało. Wiadomo, czym więcej większa grupa, tym lepsza selekcja, tym później w tym czasie lepsze wyniki. Jak się odbija poprzeczki i twój kolega zapyta, to może wygrać zabijać. Wiecie? Dobra. Okej, to wszystko. Dobra, piona. STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce.